Dzień dla najszybszych, czyli wspinaczka na czas. Pozostałe poprzednie dni rozgrywaliśmy zawody na trudność oraz w boulderingu. Jesteśmy właśnie teraz przy ostatnim dniu. Rozgrywamy zawody na czas, z których zostaną wyłonieni najszybsi z poszczególnych kategorii. Trenuję już 9 lat i byłam sobie na Pucharze Europy i zajęłam tam 10 chyba miejsce. To jest taka miłość do tego sportu. A co jest najtrudniejszego, kiedy się wspinasz właśnie na tą ściankę? Co czujesz, jakie emocje? Myślę, że jak się biegnie z drugą osobą, to czuje się taką presję po prostu. Najtrudniejsze to mi się po prostu wydaje, że nie stresować się przed biegiem, bo to jest duży stres, jak wiesz, że zaraz zaczniesz biec, prawda? I zawsze się może przez to, nie wiem, pośliznąć gdzieś. Właśnie w czasówkach najgorsze jest to, że można się gdzieś pośliznąć. No i jeszcze ma ten czas, 2 sekundy gorsze, 3 sekundy gorsze, no. To jest też czasami kwestia szczęścia, czy ktoś... No ja trenuję tak 4 lata. Ja najbardziej lubię, jak się gdzieś spinam wysoko i tą adrenalinę mam na przykład przy odpadaniu. Albo ten dreszczyk emocji lubię we wspinaczce, bo zawsze coś innego się dzieje. Thank you.